Siemano, drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 23, seria Summer RTG i w dzisiejszym materiale naprawdę sporo otwierania. Przede wszystkim nowa duża paczka, której jeszcze nie mieliśmy, czyli 100x82+. Do tego piki, do tego paczki 85+x10. Mnóstwo tego kontentu spakowane do jednego odcinka, więc lecimy z tym kolejnym materiałem. Zaraz zobaczycie też, jak się zmieniał mój skład, ale teraz przede wszystkim smacznego. Jak coś dobrego sobie jecie, czy tam pijecie, nie wiem, czy u Was też takie upały, ale u mnie jest naprawdę masakra, szczególnie podczas treningów w samo południe. Lecimy z tym odcinkiem i zobaczmy, kogo ciekawego uda się dzisiaj wydropić. Jest jeszcze jedna paczka, której nie widzieliście, widziały ją tylko osoby, które były na streamie. Udało się trafić coś fajnego, a teraz zobaczcie, kto to był, co to było i jak to wyglądało. W sumie nie wiem, czego się spodziewać tutaj, ale dobra, otwórzmy to. Trafiłem, to ty! Tak! Co? W końcu, to ty w sierpniu! Zrobił to! Tak jest, odblokowali! Myśleliście, że to Mbappé? Ja myślałem, że to Mbappé, jak zobaczyłem Francuza. Ja myślałem, że to jest, kurczę, Kylian. Ale by chodził. Griezmann robi bye bye. Nice. Karim. Mbappé nie leci. A, czyli nie mógł być. No dobra, widzicie? To dobrze, że nie wiedziałem, to mała ekscytacja przynajmniej. Ile ten Karim kosztuje? Ty, on 300 dalej kosztuje. Ale przecież on tutaj nie ma, tu ma 4 gwiazdki. 4 na 5. On ma chyba w Totsie odwrotnie. 5 duplikatów jeszcze. Jest De Gea, czy to jakiś znak? Hero, Crouch. I do tego duplikaty. I to sporo duplikatów w sumie. Co na końcu? No Llorente na końcu. Czyli jak widzieliście, trafiony zawodnik Toty, paczka za 30 level oddała, no szkoda, że ten Toty nie pojawił się w styczniu, tylko w sierpniu, tak delikatnie pół roku później. Jak widzicie, na razie mam 33 poziom, wieczorem już nawet nie wieczorem, za chwilę, 34, bo muszę sobie tutaj skończyć kilka rzeczy, czyli na przykład to 1500 zgarnąć i oprócz tego jeszcze daily objective, czyli mamy tutaj 1500 expa, tutaj jeszcze będzie dodatkowe 200, Także jak dobrze pójdzie, to 35 poziom, czyli paczka 85+x10, to za chwilę, więc zostanie ostatnia prosta już tak naprawdę do Viniego. A teraz zobaczcie, jak wygląda mój skład. W Foot Champions w ten weekend chodziło mi tylko o jedno, żeby mieć tego pana i udało się ukończyć właśnie wszystkie te kamienie milowe i zgarnąć Konate. Konate, który ma 97 overall i takie statystyki, że naprawdę tutaj już nic więcej nie potrzeba, no nawet co agility 84 wygląda świetnie w tym momencie. Tak na razie prezentuje się mój skład, no jest i Karim Benzema na ławce rezerwowych. Jeśli chodzi o mój klub, naprawdę sporo kart do przepalenia i sporo tych kart teraz też z ławki chyba zniknie i zostanie, no, przepalonych w przeróżnych SBC, bo jak widzicie, jest tego foderu sporo, tylko gorzej z tym takim niższym foderem, czyli 8-2, 8-3, 8-1 karty złote rare po prostu, ale to chyba u was jest to samo. Co ciekawe, mam tutaj przygotowanych 6 paczek po 85+. Zobaczmy więc, czy w którejkolwiek z tych paczek coś ciekawego uda się dropnąć. Zacznijmy od pierwszej. Jest drugi zawodnik, to ty! To jest Kevin De Bruyne. Nie! O jak dobrze! O jak dobrze w tym momencie! Ja tak bardzo potrzebowałem bramkarza, bo sami wiecie, że w tej serii używam tylko i wyłącznie zawodników First Owner, pierwszy właściciel. 9-6 Thibaut Courtois. Wiem, że Oblak byłby może fajniejszy, ale w końcu ten tapsowa już nie będzie na bramce. Thibaut, no szkoda mi go bardzo, że będzie musiał rok teraz być poza grą, co najmniej rok, no bo niestety kontuzja i to poważna kontuzja. No i z tej paczki to tak naprawdę, no Thibaut oczywiście, że się przyda. Lecisz od razu na bramkę, otwieramy paczkę numer 2, czyli warto było jednak te paczki zachowywać, warto było czekać. Chyba że Oblak wyleci, no to może Oblak wtedy różowy by się pojawił. Na razie póki co otwierajmy dalej i to jest Malen, oczywiście 87, a oprócz niego na razie bez duplikatów. Póki nie ma duplikatów, jest dobrze. Ta paczka zdecydowanie słabsza niż ta poprzednia, to też trzeba zauważyć. Jestem bardzo ciekaw tej paczki, o której wam mówiłem, tej nowej, dużej. No tutaj nikt ciekawy nie będzie, to można sobie od razu pominąć. Czy ktoś po prawej stronie się pojawi? No tak naprawdę nie, jest tylko Sommer 8.5, ale 8.5 to możemy sobie szybko tutaj nawet skipnąć. Później najwyżej sobie go przywrócę, jakbym bardzo potrzebował. Zostały nam jeszcze 3 paczki 85+, otwieramy dalej.
Tutaj to jest nieistotne. No nieistotne, kto się pojawi. Zobaczmy, kto będzie w środku. Ojojoj, to już jest dużo. Dużo duplikatów, więc dajcie mi chwilę, muszę to wrzucić do jakiegoś SBC. Przepaliłem wszystko, co niepotrzebne i drodzy państwo, mamy tutaj pik 93+. Może to być shapeshifter, może to być premium shapeshifter, oczywiście oraz footies. Albo premium footies. Nie odsłaniamy tym razem, po prostu otwieramy i czy tutaj będzie ktoś... Mocny jest Alvarez 97 i ja nie wiem ile on w ogóle kosztuje, jak wygląda jego, czekajcie, czy Alvarez jest drogi? 1 200 000 za Alvareza? 5 na... Jaki on ma staty? 5 na 5? Czy może być lepszy od Griezmana? Tak się zastanawiam w tym momencie. Co jest? Jak to jest możliwe? Że aż tyle? Jakie pozycje ma? CF, RW, LW, ST. Wow. Zostały jeszcze dwie paczki 85+, razy 10. Zobaczmy, kto będzie w środku. Zawodnik urodzinowy. Okej, to będzie Zinchenko na lewej stronie. Ale kto oprócz niego? Oczywiście od razu patrzymy na prawą stronę. No dobra, ci wszyscy panowie mi się przydadzą jak najbardziej. 85 wiem, że są w cenie, ale teraz chciałbym najpierw otworzyć kolejną paczkę i później robić tą pakę 100 razy, przepraszam, 82 plus razy 100. To też skipuję. I czy po prawej ktoś będzie? Dużo duplikatów. No dobra, ale i tak mi się przyda to wszystko. Pierwsze SBC, czyli 89 skład ukończone. Także potwierdzamy sobie to wszystko. Toko Ekambi, no tak, wiem, że pożegnam się z Toko Ekambią, ale i tak nie będę go już używał, bo jednak już mamy innych lewych obrońców, takich jak na przykład Capdevilla chociażby trafiony i ten foderek się będzie przydawał, więc pierwsze mamy zaliczone. Nawet dość szybko to i sprawnie idzie. Drugie SBC również zaliczone, 88 rating. Zostanie mi 87, 86 oraz 85. No i oczywiście tutaj te karty wątpię, żeby jakkolwiek zmieniły status mojego klubu póki co, ale no... Póki lecą jakieś złote, to jest dobrze. Idealnie obliczone wszystko, potwierdzamy następne i mamy przepalony skład 87. Został mi skład 86 oraz 85. Ale jestem bardzo ciekaw tej paczki. Naprawdę, takiej paczki jeszcze nie otwieraliśmy. Jak widziałem niektórych, to posypało niesamowicie dobrze. Aż na tyle to nie liczę. I tak ten Alvarez, którego nie spodziewałem się, że aż tyle kosztuje. Dzisiaj to był turbo dobry traf i tak samo Thibaut Courtois. Dobra, robię 86. Mamy i skład 8-6 gotowy, potwierdzam i ostatnia prosta przed nami, czyli składzik 8-5 i otwieramy paczkę. Mamy to, jest i paczka, na którą dzisiaj czekałem, 100 zawodników 82+. Co będzie w środku? Nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać tutaj. Ale dobra, drodzy widzowie, otwieramy, wy zostawcie proszę tylko łapkę w górę. A teraz trzeci zawodnik Toty. Nie no Thibaut, po raz drugi. Trzy karty to też wypakowane. Thibaut 96. No dobra, ale kto będzie w środku? Tak, wiem, piękna ta karta jest, ale jesteś duplikatem. Cztery duplikaty po kolei. Mamy tutaj Acuna, zaczynamy od zawodników 90 overall. Tu będziemy schodzić już do kart zwykłych złotych, ale po prawej stronie oczywiście mogą kryć się jeszcze karty footies. I to mnie ciekawi najbardziej, bo tutaj, ale tego foderu to się przyda, piękna sprawa. No tego to mi brakowało. Pyk. Nie wiem, na której stronie my teraz jesteśmy. Jeszcze nie. Come on. Ajajajajajajaj. Spodziewałem się jakiegoś footies tutaj. Naprawdę spodziewałem się. Ale to jest w ogóle wymieszane. Patrzcie, tu jest 8-8, 8-7, 9-2, 8-9, crouch. I na końcu jeszcze Thibaut Müller, Zinchenko i Benrama. Czy to była paczka, której oczekiwałem? No, nie do końca, ale foderu jest przerażająca ilość, ale to mi się przyda. I drodzy państwo, witam was kolejnego dnia, kiedy to wszystko sobie już poukładałem i spiąłem już do tego odcinka. Tak w tym momencie prezentuje się mój skład. O właśnie, dziękuję, bo myślałem, że się nie wyświetlą. Tak to wygląda przed meczem. Oczywiście Capdevilla, Konate, jest Diego Carlos i na prawej obronie będzie grał Marcos Llorente. Mam nadzieję, że tam się będzie spisywał bardzo dobrze, bo jednak też nie był jakiś turbo drogi do zrobienia, patrząc na uwagę, że miałem naprawdę sporo kart do przepalenia.
Także wykorzystałem to wszystko. Alvarez na razie na ławce rezerwowych. Jak widzicie, no też na ławce mamy kilku fajnych graczy, którzy mogą wchodzić. Muszę mieć Musę w składzie. Dlaczego? Dlatego, że Musa będzie grał na boku. Zdecydowanie lepiej sobie tam radzi niż Griezmann chociażby. I w trakcie meczu będzie wyglądało to w taki sposób. Griezmann na razie na środku, Rodrigo z Musą na bokach. No jednak to tempo u nich to jest coś, co chcę wykorzystywać. No i zrobiłem też sobie Sangaré. Dlaczego? Dlatego, że to jest mega wysoki zawodnik. Chyba 1,92 m dokładnie. W porównaniu do Lemara, który jest niski, to ja lubię mieć jednego wyższego, drugiego niższego, bardziej mobilnego w środku pola. Więc tak będziemy sobie grać, a jeśli chodzi o poziom, no widzicie, 35, aktualnie już prawie 36, także zbliżamy się do tego Winiego, ale też zbliżamy się do ligi elitarnej. To jest celem w tej serii, zobaczymy czy się uda. Checkpoint jest, więc przed nami następne spotkania. Wbijam do ligi elitarnej, mam nadzieję, że jeszcze w ciągu 2 tygodni. A jak nie, no to spróbujemy za rok. Tymczasem wbijamy, ale do meczu. Ten ostatni checkpoint to już naprawdę będzie wyzwanie, to już jest ciężkie granie, granie już takie może mniej przyjemne, ale byle wygrać. Skład przepotężny, Oblak na bramce, zobaczymy jak sobie będzie radził, mam nadzieję, że mój Tibo będzie spisywał się lepiej. Zaczynamy na razie w ten sposób, czy on od razu będzie grał kick-offa? Nie. Ale minus robię taki, że się nie rozgrzałem w ogóle przed tym meczem i od razu wbijam. Aczkolwiek jest checkpoint, więc można zaryzykować. Co goś porobił tym Rodrigo w tym momencie. Ładnie. No i to jest właśnie, to jest to granie. To będzie ciężkie, ale fajny challenge. Może teraz? Piękna odpowiedź Rodrigo. 1-1. To już naprawdę jest taki mecz na full skupieniu. Oj, coś czuję, bramkę, brawo Tibo. Ostatnio grałem na gościa, który miał Courtois na bramce i to jak mu bronił Courtois Toty, to było po prostu niepojęte. Tyle ile sytuacji zmarnowałem albo nie wykorzystałem przez niego. Skubany, za dobry był. I? Tak jest! Griezmann na 2-1. Poszła kontra. Jest dobrze, i tylko teraz większy problem będzie z tym, żeby się bronić dalej, bo gościu naprawdę 1-1 potrafi grać. Ciężko mi jest grać w obronie z nim. Ależ to zrobił Son! Ale to ładnie zrobił Son! Te mikroruchy weszły idealnie. 3-1. Kurczę, to mogła być meczowa. To mogła być meczowa. 4-1 w 60. Byłoby super piękne podanie, ale zabrakło skuteczności. Oj, ale fart. Ale fart teraz. 87 minuta. Mogło być 3-2. Na razie udało mi się dobrze trzymać właśnie go w obronie. Ta druga połowa w moim wykonaniu, jeśli chodzi o granie defensywne, była top. I mamy koniec, koniec tego spotkania, 3-1, udało się wygrać w tym pierwszym meczu po checkpointie. Zdziwiłem się, bo myślałem, że bez rozgrzewki, jak wbiję sobie w takie spotkanie, to naprawdę będzie ciężko. Ale zobaczmy sobie jeszcze na statystyki, jak to wszystko wyglądało. Posiadanie piłki już trochę się wyrównało, miał chyba większe w pierwszej połowie. Dobre podania, 129 podań, 21 odbiorów, 6 strzałów on 9. Zobaczmy tylko, czy to jest boost, czy nie, bo już nie pamiętam. Tak, drodzy Państwo, mamy boost w tym momencie, więc musiałbym wygrać raz, dwa, trzy spotkania z rzędu, żeby wbić do ligi elitarnej. To będzie naprawdę ciężkie, ale spróbujemy, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ten skład funkcjonuje póki co bardzo dobrze. Jestem ciekaw, co EA nam wieczorem dorzuci jeszcze, czy jakieś fajne SBC, jakieś paczki. To wszystko okaże się dopiero później. I tak jak wam mówiłem, do Winiego już brakuje naprawdę niedużo. 4600 punktów, wieczorem będzie dużo mniej. Widzimy się na live'ie. Trzymajcie się póki co w dzisiejszym odcinku. To byłoby na tyle. Na razie mordy i piona.